Wideoblog, błyskawiczny odcinek, kolejny. Jest szansa, że powiemy dzisiaj coś ciekawego. Masz, Łukasz, przygotowanych wiele smaczków. Chciałem powiedzieć, że wideoblog opiniotwórczy, Kuba Polkowski tydzień temu mówił o Ahenhohiku. Dziś faktycznie pisze o nim Marka, proszę zobaczyć. Jaki mamy wpływ na opinię publiczną na całym świecie. Docierają nasze informacje do hiszpańskich mediów i hiszpańskie media korzystają z tego, co tam, Kuba, przygotowałeś. Także szacuneczek. Jeżeli szukają się jakichś temacików, mogą do mnie dzwonić. Uczę się hiszpańskiego teraz razem z tobą, także myślę, że już niedługo będę mógł udzielać im informacji. Ale na szczęście nie ode mnie. Na szczęście nie od ciebie, ale coś tam, wiesz, mogę zawsze załapać. I niemniej jednak niedługo będziemy w stanie udzielać informacji już po hiszpańsku. No właśnie, a dzisiaj... Może wideoblog poprowadzimy po hiszpańsku. No może, myślę, że tak, że jest taka sensacja. Hola, buenos dias, Radio Madrid, Radio Barcelona. Dzisiaj będziemy mówić o... Werbę nie utrzymano. Tak, uwaga, szansa, Komorowski! 82. minuta, nie trafił w piłkę Milik. Ale Marcin Komorowski zakończył karierę, powiedział oficjalnie, że już więcej grać nie będzie i na pewno nie zagra na poziomie zawodowym. Wielka strata, niepowetowana strata dla polskiego futbolu. I dla kanału Łączy Nas Piłka. Przede wszystkim. Ale muszę wam powiedzieć, że jest to piłkarz, który ostatni mecz o punkty w ogóle, jeśli liczyć reprezentację i klub, zagrał właśnie w reprezentacji Polski. To był mecz z Gruzją w czerwcu 2015 roku, kiedy wszedł na kilkanaście sekund w końcówce za Michała Pazdana. No i jak po meczu komentował swój występ? Marcin to pociągnął, no, wszedł po prostu i potem też selekcjoner Adam Nawałka docenił ten jego wkład. Wszedł i nic nie zepsuł. Nic nie zepsuł. Natomiast później grał, kilka dni później grał z Grecją towarzyski mecz i z tego meczu też mamy już takie dramatyczne obrazki, kiedy Marcin leży na murawie z kontuzją. Natomiast ten mecz dograł do końca, ale to był już w ogóle ostatni jego występ. Oficjalny występ Marcina Komorowskiego. On później wrócił do klubu, brał jeszcze udział w... powiedziałbym w obozie przygotowawczym, tam zagrał kilka sparingów, podczas jednego z tych sparingów coś tam niestety z tym Achillesem się nie udało, no i od tego czasu tak na dobrą sprawę przez 2,5 roku na boisku się nie pojawił, także taka trochę historia. Marcin jest oczywiście bardzo wesołym człowiekiem i pozytywnym, ale taka mimo wszystko dramatyczna, jak na to, w jakim wieku musiał to zakończyć. Na pewno wielka szkoda, ale też jak mówisz, Marcin Komorowski, to pojawia się uśmiech na twarzy, bo też kojarzy go z wieloma anegdotami, z wieloma historiami, zwłaszcza z Tereka Grozny. Teraz to jest Ahmad Grozny bodajże, tak? Czy coś takiego. Pamiętam, że udzielał kiedyś wywiadu i opowiadał o tym, że pokonali Zenit Sankt Petersburg i tak czekali na telefon Kadyrowa. Zawsze brali go na głośnik w szatni i czekali na werdykt. Jaka premia, czy podwojona, czy potrojona, czy może jakiś samochodzik, który chyba dostał. W Moskwie, tak. I właśnie czekają na ten werdykt i mówi właśnie Kadyrow, że premia podwojona i troszeczkę byli rozczarowani, bo kiedy się zwiększył 4-krotnie po zwycięstwie nad Zenitem, ale to też oddawało dobrze klimat tego klubu. Później się szło normalnie w klubie w Groznym już do tam pani, która wydawała reklamóweczkę z pieniędzmi i wówczas dziennikarz chyba weszł, Piotr Tomasik mówi, no ale chyba tak nie można, Komor odpowiada na to, tam wszystko można. Tam wszystko można, zwłaszcza jak się zna Kadyrowa. To tak. Funkcjonuje takie stwierdzenie w środowisku piłkarskim, takie słowo bardzo często się pojawia, wariacik. No dobra, dobra. To jest typowy wariacik. Ale widzisz, powiedziałeś o tym wywiadzie. My też kiedyś robiliśmy wywiad z Marcinem a propos Kadyrowa i on opowiadał, że miał kiedyś okazję być u niego w domu i co tam ciekawego zobaczył Marcin? Takich rzeczy nie widzi się na co dzień, a nawet no, przypuszczam, że jakbym nie zobaczył tego pałacu u prezydenta, bym w życiu takiego pałacu nie zobaczył na oczy. Na pewno dużym zaskoczeniem było to, że po pałacu... Tak. Właśnie, co tam było? Po pałacu biegał kot. Ale nie taki dachowiec. Tylko nie wiem, czy co to był jakiś gepard, tygrys czy coś. Tygrys biegał po pałacu? Malutki, no. Ale on nie był niebezpieczny? On sobie latał wolno? No wolno sobie latał, jak niebezpieczny. No to taki malutki był, no taki o. Taki kocik, nie dachowiec, gepard albo tygrys. To troszeczkę jak w Las Vegas. Tak, tak. Skąd ten tygrys? Absurdalne historie. Mówi, że zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie. To był jeden chyba z pałaców, czy jedna z posiadłości Kadyrowa, osoby, która jest ikoną w całej Czeczenii. Także... To...
to też jest piłkarz, którego droga do poziomu reprezentacyjnego była dosyć skomplikowana, bowiem pamiętam jeszcze jak był GKS Bełchatów, kiedy trener Glęczek mówił, że jeżeli tam lewy obrońca wypadnie, to ma jeszcze dwóch maserów i dopiero później jest Marcin Komorowski do grania, ale takim przełomowym momentem chyba był jego hat-trick strzelony Polonia Bytom kontra Lechią Gdańsk chyba, tak? Sprawdzimy tak. To zaraz wrzucimy zresztą te bramki, nie mamy do nich praw, ale je pokażemy. To tak naprawdę była przepustka do transferu do Legii Warszawa. Oczywiście nigdy więcej się taki występ Marcinowi Komorowskiemu ale i tak zrobił naprawdę, myślę, że bardzo przyzwoitą karierę. Myślę, że ze swojego potencjału wycisnął absolutnego maksa i to jest bardzo istotne. I też dlaczego, i tu są takie obrazki, które możemy zaprezentować, jakim był atletą Marcin Komorowski. Bo tak, zawsze sylwetka taka jak nasza. Tak, dokładnie, tak wyżyłowany, wyrzeźbiony. Tutaj widzimy akurat z Maciejem Rybusem w swoim pokoju. No i można powiedzieć, że o ten każdy aspekt tego przygotowania dbał, tym bardziej. Jakbyś zakrył twarz, to moja żona mogłaby się pomylić. Czy to ja, czy to Marcin Komorowski, myślę, wiesz? Tak zwana sucha masa. Sucha masa. Sucha masa Polkosia. Wyglądamy tak samo. Tam jechała. Natomiast no faktycznie, to jest takie ciekawe, tym bardziej zastanawia mnie geneza tej kontuzji, bo tak naprawdę Marcinowi przez wiele miesięcy i lat wmawiano, że nic mu nie jest. I to, że go boli, no to jakieś zwyrodnieniowe rzeczy i po prostu efekt wieku, w który wszedł, a tak naprawdę nikt nie był w stanie dobrze zdiagnozować tego, co się mógłbyś teraz zadzwonić do doktora Jakoszewskiego, zapytać o to, ale jest taki problem, że doktor Jakoszewski raczej nie odbiera telefonu. Tak, już łatwiej się z domu. Moglibyśmy się z nim nie połączyć. Łatwiej się z domu Mourinho dozwonić. Ale podobała mi się historia, że Marcin Komorowski ćwiczył na siłowni z Januszem Basałajem, także te obrazki, za te obrazki dużo byśmy zapłacili. Chciałbym zobaczyć Janusza Basałaja na siłowni, bo nie jestem sobie w stanie. Myślisz, że jakby jego żona, jakbyśmy zasłonili jego twarz. Ona mogłaby poznać, że to nie. Mogłaby poznać. No to ciekawe. W każdym razie, tak jak mówiłeś o tym, że on jest sprawny w tej takiej szyderce też piłkarskiej, że to jest taka postać pozytywna, to też kiedyś padłem jej ofiarą podczas jednego z wywiadów. Dzień dobry. Nie byłem czujny, cholera. Nie spiałem mięśni grzbietu. A masz? Dobra, może. A propos sylwetki i mięśni, tak to. No, coś tam jest. Tak to wyglądało. Później od razu zacząłem chodzić na siłownię i pracowałem, żeby mięśnie grzbietu się. A powiedz, widzę, jaka jest geneza twojego pierwszego pójścia na siłownię. Dlaczego tam przyszedłeś? No? Ale nie wiem, czy to kogokolwiek interesuje, ale to jest ulubiona historia Łukasza Fabiańskiego. Mnie się to bardzo podobało. Powiedzieć. No dobrze, opowiem króciutko. Studiowałem wówczas w Krakowie, to był rok 2006 i jak ktoś zna dobrze centrum Krakowa, to wie, że jak się przechodzi z ulicy Floriańskiej, wchodzi się na rynek, to jest taka jedna wąska uliczka i tam jest zawsze taki przewiew. Nieduży, ale zawsze jakiś tam wiaterek się dostanie. No i pewnego dnia wiatr był trochę mocniejszy, jak wychodziłem z tej ulicy Floriańskiej i kierowałem się w kierunku mojego dziekanatu na ulicy Gołębiej, to ten wietrzyk niestety biednego chuderlaczka Wiśnie tak zwiał, że upadł na twarz na rynku w Krakowie. Ważył wówczas 59 kg i powiedział sobie, nie, tak być nie będzie i zapisał się na siłownię. Jestem sobie w stanie wyobrazić. Mój serdeczny kolega Misiek Tokarz, pseudonim Aguero, którego poznałeś, tak jest. Zrobił za mnie bestię. Jak no, widać. To widać, naprawdę. Jak widać. Efekty są pokażające. No, także jeżeli chcecie zapisać się do trenera Miśka Tokarza. Misiek już nie trenuje, on już jest poważnym biznesmenem, ale jeśli chcesz mieć taką sylwetkę jak Marcin Komorowski tutaj, proszę zobaczyć, nie ma problemu, jakieś rady. Jak to mówimy, w teorii ja mam 100 kg. No. Tak. Dobrze, panie Łukasze, to się pośmialiśmy. Tak, ale o tej szyderce chciałem. A o szyderce jeszcze tak, masz coś? Bo jeszcze mam jedną taką szpilkę wbitą Michałowi Kucharczykowi, którego ponoć nie stać na wynajem mieszkania. W związku z tym Marcin Komorowski no, przeanalizował, jak wygląda sytuacja lokacyjna Michała Kucharczyka i jak często zmienia miejsce zamieszkania. Nie płacił. Kucharz wszędzie po miesiącu mieszka. I uciekałem. I nie daje kaucji. Dobry, uciekał. Miesiąc po mieszka i ucieka. Co miesiąc wynajmuje nowe, nie płaci kaucji, jest do przodu. I tak może, żyć. To tyle miałem o Marcinie przygotowane chyba. Tak.
Tak. Także w każdym razie mamy nadzieję się wybrać do Marcina niebawem, żeby jeszcze z nim pogadać, bo to naprawdę bardzo pozytywna jednostka. Na pewno. Ja z kolei chciałem dorzucić teraz od siebie 5 groszy, nieco bardziej merytorycznie, już koniec z żartami. Teraz chciałem wam powiedzieć, że od najbliższej soboty na naszym kanale będzie można zobaczyć najzdolniejszych polskich juniorów, bowiem będziemy transmitować mecze Centralnej Ligi Juniorów. Na początek wielki hit, mecz Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa. Więc ale ciągle to Legia, ej. Spotkanie, które rozpalało ostatnio wyobraźnię w piłce seniorskiej, wyobraźnię kibiców oczywiście, a teraz zobaczymy, jak się prezentują zawodnicy z Akademii tych dwóch klubów. A w składzie Legii ma być m.in. Mateusz Praszelik. I wbrew temu, co mówił trener Kobierecki u nas w studio. Jeżeli chodzi o jedno nazwisko, to bym podał Karbownika, Michała, który się bardzo, bardzo szybko rozwija, jeszcze ma taki bardzo dużą rezerwę w sobie. To jest dla mnie taki polski Stanisław Lobotka troszeczkę, Mark Goveranta. No proszę. Tak, ja właśnie też mówiłem, zawsze porównywałem go do Verratti'ego. Takie trochę górnolotne, tak pura, z takim delikatnym przekąsem. I jemu wróżę przyszłość, aczkolwiek jeżeli będziemy grali w Białymstoku, to jego bym się raczej tam nie spodziewał. To będzie jednak Michał Karbownik, a więc ten polski Verratti, jak go tutaj już wszyscy okrzyknęliśmy. I co, można powiedzieć, że nasz Borek i nasz Hajto skomentuje ten mecz. No tak, nasz Hajto bardziej, czyli Michał Zachodny. Myślę, że język podobny, obaj panowie tak potrafią się kwieciście wypowiedzieć, a ja raczej skromnie tutaj bardziej bym siebie porównał, nie wiem, nawet nie wiem do kogo, nie ma chyba takiego tak słabego komentatora. No nie bądź taki skromny. No nie wiem, tak ja gdzieś pomiędzy słucham. Janem Ciszewskim a Dankiem Szpakowskim, tam okay. Widzę dla siebie. Widzę dla ciebie przestrzeń. To oczywiście tak bardzo skromnie chciałem. A wiesz, że Jan Ciszewski już walił suchary na antenie? Tak. Jak komentował? Tak, bo kiedyś słuchałem takiego meczu, jak chyba z Holandią graliśmy i tam grał niejaki Kroll. Mhm. I on grał w środku pola i on mówił, a teraz Kroll, Kroll środka pola. No, no i widzisz, dobrze, już dobrze, suchar dobrze, Ciszewskiego no, istniał wtedy. Jakiś wspólny mianownik. A też zapytałem trenera Kobierackiego, jeszcze wracając do jego wizyty w studiu u nas, o jego byłych podopiecznych i na przykład też ciekawie wypowiedział się o Konradzie Michalaku. Są różne drogi na piedestał, którego Konradowi życzę. Często taką kwestią jest cecha wybitna. Mhm. No i u niego ta motoryka. I u niego ta motoryka jest cechą wybitną. I na bazie tej motoryki, to jest inteligentny chłopak, potrafi ją wykorzystać. Ostatnio rozmawiałem z Michałem Żywakowym na temat Konrada Michalaka i on uważa, że jakby miał zestawić go z Michałem Kucharczykiem, to wyżej ceni Michała Kucharczyka, że jeszcze jego zdaniem Konradowi trochę do tego poziomu brakuje, a Kuchy jest takim gościem, który właśnie jak ma narzucone, że ma grać prosto, to wtedy jest ultra efektywny i to jest najważniejsze. Nie wiem, jak będzie z końciem, ale Gazicho chyba ma nawet na pewno. Wydaje mi się, że zdecydowanie szybszy, ale też wydaje mi się, że ta granica... Jak głowa nadąży... Że ta granica jego, wiesz, umiejętności, limity są troszeczkę dalej przesunięte niż w przypadku Michała Kucharczyka i wierzę, że Kondzio zrobi większą karierę, a poza tym już niedługo jadę na kadrę U21, tam będzie też Konrad Michalak, więc będziecie mogli go oglądać. Ciekawe, ile na kanale łączy za wynajem mieszkania. Właśnie, może idzie tym patentem Michała Kucharczyka. I szybko ucieka. Tak jest. I szybko ucieka, jak przychodzi do płacenia. No to my szybko już. Czyli kończymy. Co? CLJ-ka, najważniejsze informacje, że będzie transmitowana raz w tygodniu, jeden mecz w kolejce, taki najciekawszy tak. Na naszej antenie. Oczywiście mnóstwo będzie pytań, dlaczego znowu Legia? Otóż pewnie dlatego, że jest to jedna z najlepszych ekip i najlepszych akademii. Jak mnie patrzy, teraz my jedziemy na Podlasie. Mm-hmm. Także sobota, godzina 12, Białystok, mecz Jagiellonia, Legia Warszawa. Zapraszam z Michałem Zachodnim. Możecie śledzić. Możecie śledzić, tak. Do zobaczenia. We'll be right back.